Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Mosz, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego EKG. A w naszym studiu od mojej lewej strony Sebastian Mikosz, były wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, prezes PLL LOT, obecnie starszy doradca Société Générale, który próbował, nie wiem co zrobić, przepchnąć byłego wiceministra, jakoś tak dziwnie się zachowywał, kompletnie o co chodzi. Byłego wiceministra spraw zagranicznych i infrastruktury, Sergiusza Najara, obecnie SNL i Santander, który siedzi bardzo tutaj. Dzień dobry, siedzę się po środku. Po środku siedzi. No i po prawej stronie Krzysztof Barenbruch, prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, wiceprezes AZ Finanse. Proszę Państwa, na rynkach papierów wartościowych w piątek euforyczne, można powiedzieć, wzrosty. Dow Jones Stanów Zjednoczonych zyskał 2,19, FTSE w Londynie 85, DAX w Frankfurcie ponad 3, w Paryżu ponad prawie 3, dzisiaj w Tokio ponad 1% wzrost, w Hongkongu ponad 2% wzrost. WIG 20 zyskuje na otwarciu już w tej chwili 3%, było przed chwilą 2,9. W Paryżu wzrost 0,4. No ale przypominam, że w zeszłym tygodniu był prawie 3% wzrost w piątek. Tak, no właśnie, no ale zaraz powiem sobie, a cóż to, a dlaczego tak się dzieje. Frank szwajcarski drożeje 0,11% i tego nie rozumiem, szczerze powiedziawszy. 3,54 kosztuje, euro drożeje 0,1%, kosztuje 4,38. Dolar amerykański 0,2 drożeje, 3,19 kosztuje i funt brytyjski traci 0,01% w tej chwili, kosztuje 5,12 zł. EKG. Dla porządku przypominam, proszę Państwa, że mogą Państwo nas oglądać na portalu tokfm.pl, a także dyskutować z nami za pośrednictwem Facebooka facebook.pl/tokfm. Proszę Państwa, no i wracamy do tych rynków papierów wartościowych i czytamy z pierwszej strony Gazety Wyborczej: Addio Berlusconi. Koniec ery Silvia Berlusconiego. Na czele nowego rządu Włoch stanie Mario Monti. Kiedy tylko zechcemy, odłączymy ten nowy gabinet od prądu. Odgraża się Berlusconi. Co to znaczy, odłączymy od prądu ten nowy gabinet? Tłumy świętowały w sobotę późnym wieczorem wiadomość o dymisji Silvia Berlusconiego. Wiwaty tutaj na zdjęciu w Gazecie Wyborczej. Wiwaty pod pałacem prezydenta Włoch. No i co dalej, pytajmy. Rynki papierów wartościowych, jak widać, bardzo pozytywnie przyjęły to, co się stało we Włoszech. Huśtawkę mieliśmy w ostatnim czasie na stroju. Raz wzrost, raz spadki. Raz się oczekiwały, że coś się dobrego zdarzy. Potem z kolei jakby zachowywały się w sposób no, mniej optymistyczny. No i teraz bardzo optymistycznie zareagowały. Czy są powody do tego, by tak po dymisji Silvio Berlusconiego tak... optymistycznie zareagować. Bardzo poważny dzisiaj, zatroskany Sergiusz Najar. No cóż, jestem poważnie zatroskany, bowiem dziwię się reakcją rynków. Moim zdaniem nie stało się nic tak istotnego, aby te rynki reagowały w ten sposób, chyba że rynki czekają na jakikolwiek sygnał świadczący o tym, że Włochy będą bardziej skłonne do większej dyscypliny, do podejmowania decyzji politycznych, pewnie bolesnych, ale z większą wyobraźnią. Natomiast ja uważam, że Mario Monti jest kolejnym przykładem, kiedy okazuje się partie polityczne, kiedy społeczeństwo obywatelskie, kiedy instytucje demokracji nie są zdolne do podejmowania racjonalnych decyzji i trzeba sięgać po pewną protezę, pewnego technicznego premiera, pewne techniczne nazwisko z doświadczeniem bankowym po to, żeby udowodnić sobie, że da się coś przeprowadzić. Oczywiście to jest dość niebezpieczne i przykład grecki, i włoski i być może kolejne przykłady, za chwilę wybory w Hiszpanii, kolejnego kraju z problemami, może pokazywać, że Unia Europejska, instytucje europejskie, kiedy chodzi o podjęcie trudnych decyzji, muszą ominąć społeczeństwo, muszą ominąć instytucje demokratyczne, muszą znaleźć postać, która jakby pochodziła z innej planety. Tak długo się nie da tego prowadzić i to mnie niepokoi. Co Monti może zrobić? Czy co powinien zrobić i co zrobi? Co może zrobić?
Znaczy, przede wszystkim Monti może mieć poparcie polityczne. I to, co pan redaktor cytował, wypowiedź Berlusconiego, że odłączymy rząd od prądu, to nie jest nic innego, jak tylko wyraz niezwykle skomplikowanej sytuacji włoskiej sceny politycznej. Bo tak naprawdę w trakcie kadencji Berlusconi utracił większość. I w tej chwili de facto Mario Monti jest człowiekiem, który przewodzi rządowi w cudzysłowiu tak zwanej jedności narodowej, czyli mającej bardzo szerokie poparcie i mające szerokie poparcie po to właśnie, tak jak powiedział Sergiusz Najar. A Sergiusz Najar się z panem nie zgadzał tutaj przecząc. To nie jest szerokie poparcie, to jest właśnie brak poparcia. To znaczy, to jest tak zwany minimalny wspólny denominator. To jest po prostu to, co niestety powoduje, że następnie wszystkie partie polityczne, wszystkie ruchy społeczne, związki zawodowe, a Włochy, daj Boże, jak potrafią organizować manifestacje uliczne na miliony ludzi, potem powiedzą, to nie my, to oni, to tamten. I to jest niebezpieczne. Ale, znaczy, ja nie widzę tutaj niebezpieczeństwa, bo zarówno... Panowie, wy zajmujecie się w tej chwili, próbujecie się zająć socjotechnikami różnymi, politycznymi, prawda? Natomiast mnie interesują konsekwencje gospodarcze tego, co się stało. Proszę mi powiedzieć, co to znaczy dla Włoch i dla Europy, że we Włoszech rządził będzie gabinet techniczny. Co ten gabinet może zrobić? Co może zrobić? Co jest realne, że on zrobi? Większość czasu rynki finansowe działają pod wpływem emocji, a to jak mówił Buffett, że w krótkim terminie rynki finansowe są jak maszynka do głosowania. Jakby wynik wynika ze składanych zleceń, tylko w długim terminie to jest rzeczywiście działa jak waga. Monti daje nadzieję rynkom finansowym, że w jakikolwiek sposób jest większe prawdopodobieństwo wcielenia tych reform oszczędnościowych. Mówimy o kwocie 58 miliardów euro, które mają dotyczyć spraw związanych z najbardziej potrzebnym informacją, czyli zrównoważenie budżetu. Ma to dotyczyć zwiększenia VAT-u, w długim terminie wydłużenia wieku emerytalnego, zamrożenia płac budżetowych i tak dalej. I on daje nadzieję, że w roku 2012 przynajmniej większość tych rzeczy zostanie wdrożone. Berlusconiemu już nie wierzyliśmy. Natomiast to rzeczywiście jest problem taki, na ile Włosi, którzy teraz, czy wczoraj przynajmniej tak entuzjastycznie przyjęli te informacje i porównywano Rzym do entuzjazm do momentu, w którym zdobyto Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, to czy za 3-4 miesiące, kiedy reformy będą wdrażane, rzeczywiście ten entuzjazm nie opadnie. I wtedy wrócą stare problemy. Włosi mają kilka problemów. To jest bardzo stare społeczeństwo. Mają współczynnik wieku powyżej 60 lat, najwyższy w Europie, 27%. Tylko wyższy na świecie jest w Japonii 30%. Dla przypomnienia, w Polsce to jest około 19%. Mają bardzo rozdrobnione usługi i tam jest problem taki, że to są zamknięte klany, które rządzą takimi dziedzinami jak prawo, nie wiem, służba zdrowia, aptekarze, rzeźnicy i tak dalej. I to jest 60%. Nawet rzeźnicy. 60% PKB włoskiego. To są zamknięte klany, oni próbują czyli to użyć. Tak, jak nasze korporacje. To wszystko powodowało, że w ostatnim czasie, owszem, mówimy o ostatnich 10 latach, Włosi nie mieli recesji, ale ich wzrost gospodarczy był na poziomie 0, bodajże 5% średnio przez ostatnie 10 lat i w najbliższym czasie prawdopodobnie nic się nie zmieni. I dodatkowo ciekawostka. I dług, trzeba powiedzieć, no i dług wynoszący 1 800 miliardów euro, niewiarygodny. Który stanowi 120% PKB. I w tym roku potrzeby pożyczkowe Włochów to są aż 300 miliardów euro. Niewyobrażalna kwota. W związku z tym, reasumując, Monti daje nadzieję, niczego nie gwarantuje. No i trzeba powiedzieć sobie jasno, że rentowność obligacji wzrosła powyżej 7% w zeszłym tygodniu. Jak można sobie łatwo się policzyć, jak się tą kwotę pomnoży, tych 1 800 000 razy 1 ewentualny procent tego wahania, to jest bagatela 18 miliardów więcej w skali roku do obsługi. Znaczy, są dwie rzeczy. Po pierwsze, reakcje rynków podzieliłbym na dwie równoległe ścieżki, bardzo duży sposób to upraszczając. Po pierwsze, warunki makroekonomiczne. I tak jak pan redaktor powiedział, albo jak tutaj mówiliśmy, niewiele się zmieniło między poniedziałkiem, czy między piątkiem a poniedziałkiem. Te równowagi są same. Natomiast mamy drugą ścieżkę, która dzisiaj w tym kryzysie, o którym cały czas mówimy, jest znacznie ważniejsza. To jest ścieżka psychologiczna. I Mario Monti daje taką nową nadzieję na to, że reformy będą przeprowadzone. To znaczy, że
Włosi zgodzą się i politycy znowu zgodzą się na użycie go jako bezpiecznika do tego, żeby on przyszedł, zrobił coś, a będzie wiadomo, że jak tylko się troszeczkę poprawi, wystrzeli się go tak samo jak premiera Papademosa. To nie róbmy sobie żadnych iluzji. Sięga się po tych... Ale nikt sobie iluzji nie robi, wie pan. Ale ja przepraszam, ja tylko jeszcze sekundkę. Ja miałbym trochę bardziej optymistyczną wizję rynku włoskiego niż prezes Brandenburg. Otóż zgadzam się, że Włochy są rozdrobnione. Natomiast paradoksalnie Włochy mają jeden z najzdrowszych budżetów. Jeśli by odjąć obsługę zadłużenia, to Włochy nie byłyby deficytowe. To, co ich naprawdę przygniata do ziemi, to jest to, że oni mają potwornie wysoki koszt obsługi tego własnego długu, który sami spowodowali. A dzisiaj zobaczymy, jak de facto rynki przyjmują Montiego, bo otóż dzisiaj włoski Ministerstwo Finansów ma wypuścić swoje 5-letnie obligacje. I zobaczymy, czy będą po 7, czy po mniej punktów. Będą po mniej punktów. Wielu komentatorów mówiło, że już brak zaufania do Berlusconiego kosztował jeden punkt bazowy, czyli 100 punktów bazowych, czyli jeden punkt procentowy, czyli to w przeliczeniu mówiło się tak bardzo trochę populistycznie, ale że Berlusconi i jego premierostwo kosztowało Włochy 20 miliardów euro odsetek więcej przy obsłudze zadłużenia. Zobaczymy jutro rano, następcy nasi komentatorzy będą mogli się odnieść, czy to się stało, czy się nie stało. Ja tylko jednak chciałbym o dwóch rzeczach powiedzieć z innej perspektywy. Po pierwsze, różnica między Grecją a Włochami jest następująca. Papademos jest wynikiem porozumienia politycznego i faktu, iż premier Papandreou powiedział bardzo jasno Unii Europejskiej, albo robię referendum i uzyskuję mandat polityczny do przeprowadzenia reform, albo też wy zgadzacie się na porozumienie polityczne, którego skutkiem i tak będzie polityczny rząd, pozornie technokratyczny. We Włoszech stało się odwrotnie, mianowicie jak gdyby narzucono Montiego, premiera Monti, partiom politycznym z perspektywy unijnej. I druga rzecz. Sytuacja włoska jak gdyby kończy dyskusję o tym, czy wychodzimy ze strefy euro, czy nie wychodzimy z strefy euro, czy wyrzucamy Grecję, czy nie wyrzucamy Grecji, bo Włochy, no, czołowa gospodarka unijna, kraj, którego opuszczenie właśnie, czy kraj, którego opuszczenie Unii Europejskiej w ogóle nie wchodzi w rachubę, pokazuje, że są metody, które można stosować paralelnie w obu krajach, wcale nie podważając Ładu Europejskiego, wcale nie dając placet dla spekulacji o wyjściu pewnych krajów do zintegrowanej strefy euro. To jest optymistyczne.